mamy wykonać zadanie, w którym mamy narysować wysokości trójkąta rozwartokątnego. Jak to zrobić? Po pierwsze, z każdego z wierzchołków, czyli i z A, B i C, musimy narysować linię prostą, która wychodząc z wierzchołka pod kątem prostym pociągnięta będzie do przeciwległego boku. Do tego będzie potrzebna nam ekierka. Mamy ekierkę i teraz tak obracamy tą ekierką, żeby móc połączyć wierzchołek B z naszym przeciwległym bokiem. Przeciwległy bok jest tu, czyli dojeżdżam odpowiednio ekierką do tego właśnie boku i równo staram się ustawić tak, jak jest bok. I dojeżdżam do wierzchołka B. Jeszcze tu widać, że jest nierówno. U mnie to nie będzie tak łatwo jak u Was w zeszytach, ale już dojechałam. I teraz ciągniemy linię prostą. Najlepiej, żeby to była linia przerywana, wtedy odróżni się od naszego trójkąta. I tak też wykonam. A więc rysuję linię i mam wykonaną wysokość pierwszą, wysokość, która jest pod kątem prostym, poprowadzona przy ekierce z wierzchołka B do przeciwległej ściany, czyli do przeciwległego boku naszego trójkąta. Można ją nazwać albo H1, albo HB, jak sobie wolicie, tak możecie napisać. Nie ma tu żadnej różnicy. Zawsze będziemy łączyć wierzchołek z naszym przeciwległym bokiem lub z jego przedłużeniem, ale popatrzcie na ekierkę w tym miejscu, gdzie jest 90 stopni, czyli nie tu, gdzie jest kąt ostry, nie tu, gdzie jest drugi kąt ostry, tylko tam, gdzie jest kąt prosty, bo wtedy dostajemy dopiero nasz kąt prosty, czyli dopiero wtedy jest to wysokość. Przejdziemy do następnego wierzchołka, na przykład do wierzchołka. No i obracamy odpowiednio naszą ekierkę. Podsuwamy do naszego boku, bo pamiętajmy, że ta wysokość ma być na nasz przeciwległy bok, a naprzeciwko niej stoi bok BC, czyli dojeżdżamy do boku BC. Obracamy tak ekierkę, aby ten bok BC był tutaj zgodny z bokiem naszej ekierki. U mnie to niestety nie zawsze jest to łatwo ustawić, ale w zeszytach myślę, że bez problemu jest to widoczne. Na komputerach jest troszeczkę trudniej. Dobrze, dojechałam i teraz tak jadę ekierką, żeby dojechać do wierzchołka A, ale nie gubiąc nadal tu tego boku BC. Troszkę za daleko dojechałam. Myślę, że teraz jest. No. W tej chwili prawie. To myślę, że już dobrze. I teraz zobaczcie. Nie można poprowadzić wierzchołka A na BC prostej, no bo przecież nie będzie pod kątem prostym. Wówczas używamy przedłużenia boku. Przedłużymy ten bok BC, żeby wierzchołek A opuścił nam wysokość właśnie na przedłużenie tego boku, czyli możemy bok po prostu przedłużyć. Ale żeby to przedłużenie było widoczne, żeby nam się nie zlało z naszym trójkątem, to ja narysuję to przerywaną linią w kolorze czarnym, tak jak nasz trójkąt. I rysujemy przedłużenie naszego boku. Troszkę odjechałam od naszej ekierki, ale już przesunęłam tak jak należy. Czyli przedłużyłam ten bok, jeszcze go można wyciągnąć troszkę, żeby ta linia była dłuższa. I będziemy rysować teraz tu z wierzchołka i rysujemy tę linię. To będzie nasza wysokość.
Nasza wysokość, czyli tym razem poprowadzona z wierzchołka a więc h, a, możemy obrócić ekierkę i zrobić teraz dokładnie to samo, ale z wierzchołkiem c. Przesuwamy w takim razie ekierkę i teraz z wierzchołka c prowadzimy do przeciwległego boku, czyli znów obracamy naszą ekierkę. Obracamy, ustawiamy odpowiednio na naszym boku AB i jedziemy do wierzchołka tu C. I zobaczcie, że znowu zbrakło nam linii. A więc najpierw przedłużymy tę linię, tak? Czyli przedłużymy nasz bok. Jak przedłużymy bok, to dopiero wtedy będziemy mogli wykonać tę wysokość. A więc przedłużamy. Jak już przedłużymy, to teraz dopiero ekierką możemy znowu spróbować znaleźć tę wysokość. Czyli przesuwamy ekierkę już na przedłużenie, ustawiamy równo z przedłużeniem, ustawiamy równo z wierzchołkiem, żeby złapało nam wierzchołek. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze jest nierówno. I teraz łączymy wierzchołek C, czyli tu, z naszą podstawą, a więc przedłużeniem tak naprawdę naszego boku. I rysujemy. Nie tak, nie tak, nie jakoś tak, nie tak, tylko równo przy ekierce rysujemy naszą wysokość. Możemy odsunąć naszą ekierkę. Widzimy, że powstała wysokość. I napisać sobie, że to jest wysokość H, C. Tak? I teraz jeszcze przydałyby się oznaczenia kątów prostych, bo każdy tutaj kąt powinien mieć zapis, że jest to kąt prosty. A więc to jest oznaczenie naszego kąta prostego. Tu również oznaczyliśmy jako kąt prosty i tu także jako kąt prosty. W ten sposób wykonaliśmy trzy wysokości naszego trójkąta rozwartokątnego. Zawsze pamiętajcie o tym, że to musi być pod kątem prostym, dlatego oznaczyliśmy kąty tutaj proste. Wszystko, dziękuję bardzo.